Czy będziemy mieli w Polsce nowe kopalnie? Minister energii Krzysztof Tchórzewski wygłosił w Nowej Rudzie bardzo emocjonalne przemówienie, apelując do samorządowców, żeby nie blokowali otwierania nowych kopalń. I tutaj mamy jakby dwa wątki. Z jednej strony pytanie, czy Polska Grupa Górnicza rzeczywiście jest w stanie otwierać te nowe kopalnie. I drugi wątek, czy skąd się bierze ten opór samorządów przed otwieraniem nowych kopalń? Odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi, PGG mogłaby otwierać nowe pokłady i chce otwierać nowe pokłady, ale tempo ich otwierania zależy w dużej mierze od wygaszania, zamykania starych. To się nie da jednocześnie inwestować w stare, które są dużo mniej rentowne i inwestować w nowe, które lepiej rokują, bo po prostu kołdra jest zbyt krótka, czyli PGG ma za mało pieniędzy. I teraz jeśli PGG na przykład chce inwestować w złoże Imielin, bardzo perspektywiczne, to powinna już myśleć o zamknięciu kopalń Piast i Ziemowit, które już są dużo mniej zyskowne, a za kilka lat trzeba myśleć po prostu o ich zamknięciu. Niestety na zamykanie kopalń chcą się zgadzać związki zawodowe cały czas i dopóki to one będą miały decydujący głos, to niestety ten proces będzie się ślimaczył. Także otwieranie nowych kopalń jak najbardziej, ale jednocześnie musi następować zamykanie starych, nierentownych, bo tam po prostu nie warto inwestować. Trzeba popatrzeć, jaką mam stopę zwrotu z inwestycji w starą kopalnię, nawet jeśli ona będzie rentowna jeszcze przez rok czy przez dwa lata. To po co ją utrzymywać? Zamknąć i zainwestować te pieniądze w nową kopalnię, która będzie dawała dużo wyższą stopę zwrotu na każdej zainwestowanej złotówce. Teraz pytanie o samorządy. Skąd się bierze ta niechęć? No, niestety budowa kopalń powoduje określone szkody górnicze. Śląsk jest terenem bardzo mocno zabudowanym, zurbanizowanym. Ludzie ciągle tam chcą budować nowe domy. Powstają nowe obiekty inwestycyjne i ludzie nie chcą, żeby kopalnie tam po prostu czyniły im szkody, żeby się wypiętrzało coś, żeby coś drgało, żeby coś hałasowało. Niedawno Rada Miasta Imielin uchwaliła taką uchwałę właśnie, w której sprzeciwia się eksploatacji złoża Imielin, dlatego że po pierwsze nie chcą tego mieszkańcy. Po drugie, PGG według radnych miasta Imielin nie chce płacić za szkody górnicze, bo nie ma pieniędzy, więc Imielin nie widzi z powodu eksploatacji tego złoża żadnych dla siebie korzyści. Pamiętajmy, że Śląsk, wbrew temu co się mówi, to nie jest tylko węgiel. Tam jest bardzo dużo nowoczesnego przemysłu samochodowego, chociażby fabryka Opla w Gliwicach. To jest przemysł chemiczny również, także to nie jest tak, że ten węgiel jest tam tak znaczący, że to nie jest tak, że ten region, zamknięcie kilku kopalń spowoduje jakąś katastrofę ekonomiczną tego regionu. Nie, to tak nie jest. Natomiast właśnie to, że ludzie coraz częściej protestują przeciwko kopalniom węgla, to jest dowód na to, że już nie widzą swojej przyszłości w tym sektorze. I to też pewnie w ciągu kilku lat będzie widać przy przyjmowaniu ludzi do pracy, górników do pracy. O ile Jastrzębska Spółka Węglowa ciągle będzie bardzo atrakcyjnym pracodawcą, o tyle mam wątpliwości co do tego, czy Polska Grupa Górnicza będzie tak atrakcyjnym pracodawcą i będzie w stanie płacić młodym ludziom zwłaszcza tyle, ile oni by chcieli, biorąc pod uwagę coraz większy głód rąk do pracy na polskim rynku. W zeszłym roku na Polskim Kongresie Górniczym wiceprezydent Rybnika mówił, że największymi przeciwnikami powstawania nowych kopalń są emeryci górniczy, ponieważ mają swoje działeczki i nie chcą, żeby powstawały tam szkody na tych działeczkach i przeszkadzało im hodować gołębie na przykład.